Witamy w Energii Gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Fiata 500 z silniczkiem 1.2 mocy 69 koni mechanicznych z 2016 roku. Jest to autko fabrycznie nowe, bezpośrednio od dealera z salonu z przebiegiem 1 km. Zamontowaną instalacją jest instalacja Tartarini, włoski system dedykowany do aut grupy Fiata. Tutaj mamy komputer sterujący instalacją Tartarini Evo 01. Zespół reduktora wraz z filtrem fazy ciekłej. Czujnik ciśnienia oraz podciśnienia. Listwę wtryskową mamy pod filtrem powietrza. I tutaj jeszcze mamy filtr fazy lotnej, oryginalny oczywiście Tartarini. Autko spala około 7 litrów benzyny, co daje nam spalanie rzędu 8 litrów gazu na każde przejechane 1000 km. Jest to oszczędność rzędu 150 zł. Przejdźmy dalej. Do przełącznika, który w tym przypadku zamontowany mamy po lewej stronie od kierownicy. Estetyczne rozwiązanie, wyglądające nieomal jak rozwiązanie fabryczne. Jeszcze rzut oka na te bardzo ładne wnętrze autka, nawiązujące do dawnego Fiata 500. Kilka słów o zbiorniczku, który tradycyjnie mieści się w miejscu koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 34 litrów, pozwalający na przejechanie około 340 km między kolejnymi tankowaniami. Wlew gazu zamontowany mamy w derzaczku w dolnej jego części. Również dosyć estetyczne rozwiązanie. Odkręcamy koreczek i tankujemy. Koszt zamontowania instalacji do tego autka wynosi 3800 zł. Zwrot nastąpi po około 25 tysiącach km. Przypomnijmy tylko, że jest to instalacja dedykowana do tego autka. Także nie tracimy gwarancji na autko. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.